Witam Was, kochani, w kolejnej serii z cyklu o ogrodnictwie. Jak można zauważyć, przede mną znajduje się ziemia do wysiewu 50 litrów. Wygląda tak. Aurora, jakaś ziemia, podłoże do wysiewu i pikowania. Dzisiaj będę Wam nagrywała na podłodze. Dobra, kochani, odstawiłam tą ziemię. Mamy tutaj już pod pomidory, ale nie tylko. Będę też już w najbliższym czasie pikowała paprykę. Przynajmniej tą większą z jednego parapetu w większe doniczki. Perlit, który będę dodawała do ziemi. Tutaj było 5 litry tego perlitu. Było to ostatnie opakowanie. I mam jeszcze tutaj dwa takie małe perlity po litrze. Widzicie? Już ludzie, powiem Wam, zaczęli kupować rzeczy przeznaczone do siania. Ja wiele rzeczy, pomidory miałam z tamtego roku i chciałam jeszcze dzisiaj dokupić koktajlowe, ale już nie udało mi się kupić tego, co bym chciała. Kupiłam tylko jedne pomidorki i tam jeszcze nasiona, których mi było brak. To Wam wszystko zaraz pokażę, co dzisiaj kupiłam w związku z przygotowywaniem się po prostu do sezonu ogrodniczego. Jak widzicie, ten perlit, ja daję perlit do ziemi, tak 2 do 1, czyli jak przykładowo litr perlitu, to po prostu 2 litry ziemi. Takie proporcje akurat ja będę stosowała. Tak więc jak będę przygotowywać po prostu do pikowania papryk, to wszystko zobaczycie, a film już chyba będzie dosyć szybko. Może nawet jutro będę robiła przy tych paprykach. Także, kochani, już się zaczyna coś dziać. Dobra, odstawiamy. Może tutaj przejdę do cebulek. Dymka, cebula dymka. I tutaj mam taką cebulkę, pół kilograma takiej cebulki normalnej, jak to mówią, ta szarlotka. Nazywają, o taka troszkę większa. Tutaj jest cebula, ona fajnie w tamtym roku rosła, więc wzięłam. Nawet nie wiem, jej tutaj jest. Pewnie to jest pół kilograma. 250 gram biała. Czyli taka cebulka, jak mówiłam, ile tu było? 250 gram. Tutaj widzę 500 gram takiej czerwonej. Ona też fajnie sałatkowa jest i w ogóle cebulka. Także wystarczy. Mamy tutaj pół kilograma, tu 250 tej białej i tutaj pół kilograma tej zwykłej szarlotki. Powiem Wam, że był chyba w tamtym roku, nie wiem, czy to w tamtym roku było, czy 2 lata temu już, był taki problem okrutny z kupieniem cebuli dymki, już tak pod sezon, że tak powiem, koniec kwietnia, nie można było nigdzie kupić. I takie widzicie 3 rodzaje cebulki. Myślę, kupimy za czasu, żeby potem nie było problemu, bo był jeden rok, 2 lata temu, nawet w internecie nie można było za bardzo kupić, więc lepiej kupić wcześniej, jak potem szukać w ostatniej chwili. Odstawię. Tutaj taki mamy preparat grzybobójczy z myślą głównie o pomidorkach i ogórkach, tak już na przyszłość, żeby po prostu potem nie ganiać i nie szukać. Tam jeszcze pewnie coś z tych z poprzedniego sezonu, coś pewnie tam się znajdzie w szafce, także zobaczymy, ale tego nigdy nie za dużo. Miejmy nadzieję, że ten rok będzie mniej deszczowy. Tutaj mam takie, kochani, tertytki, ale nie takie zwykłe tertytki, jak
faceci używają, tylko po prostu takie tertytki, taśmy samozaciskowe, takie wielokrotnego użytku. Ja kupiłam chyba 2 lata temu, akurat popadłam takie. Właśnie one są bardzo fajne do przypinania pomidorków. Wzięłam 3 takie opakowania tych tutaj. Po 30 sztuk jest. Neopalika można fajnie przyczepić. Ja Wam zaraz pokażę. Ja tutaj mam, zobaczcie, z poprzednich chyba 2 lat. Nie wiem, czy one akurat są takiej samej długości. Wyglądają tak. I można właśnie albo na to pierwsze oczko, albo na to drugie oczko. I one są właśnie wielokrotnego użytku, bo takie tertytki, o. I można sobie śmiało wyciągnąć i zachować, i tylko nie zgubić, albo tutaj. I one są, już mogą nam służyć przez wiele sezonów, a takie tertytki samozaciskowe, takie normalne, jak używają mężczyźni, to one są jednorazowego użytku, bo jak zaciśniemy już tutaj ten zacisk, to już trzeba jakimiś obciążkami, obcinekami obcinać, są do wyrzucenia. Takie właśnie są wielokrotnego użytku i bardzo się dobrze sprawdzają w ogrodnictwie do przypinania pomidorków. Czasami papryka właśnie jest większa i się to przypina. Takie tutaj rzeczy. Mam tutaj kupiony taki biohumus. Tu pisze, że on jest do roślin balkonowych, ale ja go też stosuję do po prostu do zasilania, jeżeli mam rozsady kwiatów, i po prostu do kwiatów w ogródku. Jako po prostu nawóz, tam sobie przeczytać trzeba proporcje stosowania i można używać do kwiatów kwitnących, niekoniecznie do kwiatów balkonowych. Również musi być biohumus, również litra do zasilania po prostu rozsad pomidorów lub papryk lub innych warzyw. Taki ogólny, widzicie, są wszelkiego rodzaju warzywa, zasilanie głównie rozsad. Jeszcze wzięłam pierwszy raz w tym roku taki do pomidorów, to będą te pomidory zasilane w szklarni lub po prostu już na polu po posadzeniu, a na start już później, jak już im będzie brakowało składników pokarmowych, to będę dawać tego biohumusa płynnego. Jeszcze będę sobie musiała zakupić obornik. U mnie będzie granulowany, ale to w późniejszym terminie, bo trzeba. I tutaj mam taką łopateczkę, bo mi się moja ta już zniszczyła, wygięła się, powiem, jakoś tak ciężko popaść w dobrej jakości, bo ale jest potrzebna, wykopać fajnie dołek do posadzenia rozsad. I teraz przejdę do pozostałych nasion. To się tylko, powiem Wam, tak wydaje, że tego jest tych torebek, ale jest mało. Czyli mamy tutaj tak, dwa rodzaje, ale to Bartek i tutaj jakiś Bartom. Dwa rodzaje po prostu bobu, ale widzicie, 30 gram tego bobu, a my bardzo lubimy zjeść sobie bób gotowany, jak jest w sezonie, więc trochę tego sadzę. Mam, widzicie, 1, 2, 3, 4, 5 opakowań tego tutaj bobu. Tylko idzie, odłożę na bok. Pomidorów po prostu tutaj takich mniejszych udało mi się tylko kupić koktajlowych, widzicie, takiego pomidorka, pomidor gruntowy, koktajlowy, wysoki, taki gruszkowy. Myślałam, że coś kupię jeszcze, jakieś po prostu pomidory żółte, ale wiecie, ja mam zebrane te pomidory, te moje black sherry i jakieś takie też mniejsze, nie wiem jaka nazwa, bo ja dostałam sadzonki.
od jednej znajomej, także będzie musiało być jeszcze tego sobie pomidora po prostu. Jeszcze dzisiaj wezmę na ten, a tutaj widzicie 0,2 gramy. Tutaj nawet pod ręką nie jest wyczuwalne, bo tam jest w środku torebka, praktycznie nie ma, trudno wyczuć ile tego pomidora jest, ale ile będzie, tyle będzie. Czy tego pomidorka wezmę i go po prostu na ręcznik papierowy i go tam nie do pozostałych dołączę. Tutaj wzięłam takiego melona, jakiś taki żółty, zobaczymy. W tamtym roku miałam ładne sezonki, potem wsadziłam i one gdzieś im było za zimno i musiałam kupować arbuzy. To jeszcze mamy oberżynę. Chcę pierwszy raz spróbować. To ją już wysieję, jak nie dzisiaj, to jutro na rozsady. Tutaj wzięłam jeszcze na takie jesienne kwiaty taką tutaj tą aksamitkę. Jakiś taki nowy ogórek do szklarni z kierniewicki pod osłony, 1 gram. To też tutaj tego ogórka, to trudno coś wyczuć pod ręką, ale mam jeszcze inne nasiona z poprzedniego sezonu, także będzie. I kapusty. A jeszcze jeden bób się zaplątał, czyli 6. I kapusty. Tam miałam późną kapustę kupioną i mamy tutaj tak. Wczesna, te najwcześniejsze, tak zwane mówią lipcówka. Średnio wczesna kapustka. Tutaj jeszcze mam arbuza takiego. Mam ze swoich nasion taki ciemny po prostu skorupkę zebrane. Tam wam pokazywałam, to zobaczymy, czy on będzie kiełkował. I tutaj wzięłam jeszcze taką na wypróbowanie, taka czerwona stożkowa i pierwszy raz kapusta pekińska. I takie to widzicie. Dzisiaj zakupy, zaczyna się coś dziać, zawsze coś nowego, moi drodzy. Chyba wam już tutaj wszystko pokazałam, także już się mi nazbierało tych rzeczy, ale już nie będę czekać, jak mówiłam, na ostatnią chwilę, bo jeżeli właśnie chodzi o te pomidory, gdzie one tutaj były, te pomidorki, tam nie wzięłam, to już tutaj w przypadku pomidorów i w przypadku tego właśnie tutaj się tam zarzuciłam i nie wiem, gdzie one teraz się znajdują, moi drodzy, gdzieś pod spodem, to już niektórzy wysiewali wcześniej. Chcę po prostu też spróbować, jak to będzie, jak to po prostu smakowo będzie. Nigdy nie siałam u siebie tej oberżyny, więc spróbuję. I to już też te pomidorki, to pewnie też dam na ręcznik papierowy do podkiełkowania, będzie szybciej. A tu już pewnie koniec marca i to też to sobie tego melona, arbuza i tamten, jak mi będzie kiełkował, to więcej sobie po prostu zrobię rozsady. Kapusty będę robiła dopiero pewnie połowa kwietnia gdzieś, od razu bezpośrednio gdzieś w inspekcie będę stawiała lub w szklarni, bo one by się w domu na rozsady powyciągały. I zobaczymy, jestem ciekawa właśnie tej pekińskiej kapusty, jak ona będzie rosła. Był taki rok, że mieliśmy dużo kapusty, jakoś tak nie chcieli jeść, a w tym roku nawet jakoś tak kapusta nam posmakowała i przede wszystkim ta, gdzie ona tutaj jest, przede wszystkim ta czerwona jest wspaniała, ja już mówiłam, kiszona. Tak więc, no cóż, chyba to dzisiaj na tyle. Pożegnam się, pa, do następnych filmów. Myślę, że wkrótce pojawi się film, jak będę pikowała papryki do większych doniczek, więc tam wypatrujcie, pa. I jeszcze korzystając właśnie z wolnego czasu, jeszcze wam tutaj dogram, jak po prostu wysiewam ten właśnie kupioną tą, to kupiony, kupioną aksamitkę. Widzicie, już się
Naświetlam, jest już późno. Przygotowałam sobie właśnie ziemię z perlitem. Jest nawet, widzę, sporo nasion. I tutaj sobie jakoś tak postaram się rzutowo poukładać i zaraz przesypiemy ziemią. Jak mówiłam przy nagrywaniu wcześniejszego materiału, ja daję 2 do 1, piszę na opakowaniu 3 do 1, ja akurat daję 2 do 1 i tutaj sobie wysiejemy tą aksamitkę. Ja sobie już troszkę ziemię zwilżyłam do rozsady. O. I mam jeszcze, teraz to przysypiemy delikatnie ziemią i zwilżymy. W takim pudełku po pieczarkach czy po czymś innym po prostu i tak zostanie jeszcze, widzę, tych nasionek i sobie zwilżam. Ja tutaj przyniosę drugie opakowanie i to sobie włożymy w woreczek. Zobaczymy, czy się zmieści. Foliowy, żeby nam utrzymywało po prostu wilgoć. A jak nie, to zaraz poszukam czegoś do... Po prostu nie zmieści się do przykrycia. Czekajcie chwilę, przyniosę jeszcze drugi pojemnik do wysiania. I mam, widzicie, tutaj jeszcze taki drugi pojemnik. Tutaj sobie damy po 2 albo 3 w jedną tą. Po 3 tak w jedną tutaj. Po prostu taka wielodoniczka, widzicie, dużo mi się tu wzięło, ale można śmiało tutaj podzielić, bo aksamitki to one mają dosyć duże nasiona i można sobie je podzielić i myślę, że wystarczy. Troszkę wcisnę i zaraz jeszcze po wierzchu posypię ziemią, delikatną warstwą ziemi, tak na równo, bo to opadnie. Będę sobie musiała zorganizować dodatkowe miejsce, jak mówiłam, będę już na dniach pikować papryki, przynieść sobie jakiś stary stół i postawić w pomieszczeniu blisko okna i będę sobie na nim ustawiała te wszystkie po prostu rzeczy. Wziąłam sobie już folię spożywczą, zaraz to nakryjemy. I niech sobie czeka na po prostu schody. I teraz jeszcze wezmę tego bakłażana, auberżynę i tego pomidora na po prostu ręcznik papierowy do tego, jak to się nazywa, do kiełkowania. No dobra, udzieramy kawałek tej folii. I zaraz tutaj ona mi się posklejała.
to nic nie szkodzi. Będzie po prostu bardziej utrzymywała tą wilgotność na naszym tutaj, na naszych nasionkach. O, teraz z boku postawię. Teraz tym się zajmiemy, drugim. I będzie też zrobione. O, bierzemy. I sobie też udzielam kawałek folii i sobie tutaj przykrywam również. I sobie na to odstawimy na bok. O. Potem sobie gdzieś postawię. Ona nawet może wstać i niekoniecznie w słonecznym miejscu, ale jak już będzie wschodzić, to musi mieć słońce, żeby nam się siewki nie wyciągły. Tutaj już czekajcie chwilę, ogarnę ten bałagan. I moi drodzy, teraz już widzicie, przechodzę do zrobienia tutaj na podkiełkowanie tej oberżyny i tego tutaj pomidora. Mam dwa kawałki ręcznika papierowego. Przepraszam, piec mi tutaj trąbi, muszę pójść. Mam już przygotowane ręczniki papierowe i biorę się za namaczanie ich, tych nasionek pomidorka i oberżyny na po prostu pod kiełkowaniem. Moi drodzy, zobaczymy ile i tych będzie tych pomidorów. Tutaj widać mało co, ale ile będzie, tyle będzie. Jak mówiłam, że wcześniej ciężka sprawa jest z pomidorami. Po prostu pomidorki są wykupione. O, widzicie, jeszcze w takim opakowaniu. O, nożyczki pewnie potrzebne, bo nie, tak nie da rady wyciągnąć. Nie ma tego zbyt wiele, ale dla mnie wystarczy tych nasionek. Sobie je tutaj wysypię. Już nie będę ich zaprawiać, już mi się powiem, bo nie chcę. Co będzie, to będzie. O, na połowie tego ręczniczka zrobię. I już sobie delikatnie zyskuję. Jeszcze sobie je poprawię teraz, bo one, żeby były mniej więcej jeden na drugim, żeby po prostu nie był oddzielę. I będzie dobrze. I już mam. To już będą ostatnie z moich tych pomidorków do podkiełkowywania. Dołączą do tamtych. O. Tutaj sobie na razie z boku położę i zaraz zobaczymy nasiona tej. Tutaj już jak mam nożyczki, to ciachnę nożyczkami. Bakłażana. Jeszcze się nie obcięło dobrze. Ile my tu tego mamy? No, nawet jest tego. Tych nasionek zaraz odstawię. Przygotujemy. To nie, że on nam się tutaj pomoczy. My i tak będziemy go namaczywać. O. Pierwszy raz sieję. Nawet nie wiem, jak wyglądają nasiona tego bakłażana. O. Takie kurde drobniutkie te nasiona, jak papryki. O. Można by było się pomylić z papryką. Oczywiście sobie wsadzę w woreczki i będę
No, takie maluteńkie, jak papryki nasionka o, tego bakłażana. Myślałam, że one będą coś większe. Wsadzę je sobie w foliowe woreczki i będą już gotowe. I teraz sobie je popiszę. Tutaj mam woreczki i myślę, że na dzisiaj to tyle. Chciałam też wieczorem właśnie to zrobić. Dużo mi się jeszcze zostało nasion tej aksamitki. Ładnie to wygląda, zapakowane. I to tyle na dziś. Pa.